Dzień dobry. Dzisiaj chciałem kontynuować temat datowania wyrobów jubilerskich na przykładzie pewnej bransoletki, której fotografie pokazały się na jednej z grup facebookowych z prośbą o identyfikację i datowanie. Bransoleta wygląda okazale, wygląda na wyrób bardzo stary na pierwszy rzut oka. Poprzednio omawiałem inną bransoletę, w której wygląd był kluczowy dla datowania. Tutaj wygląd tej bransolety niejako przeszkadza w datowaniu, bo patrząc na nią człowiek może sobie zasugerować, że jest to wyrób bardzo stary. Nawet można mieć wrażenie, że to jest wyrób z połowy XIX wieku. Podczas dokładnych oględzin tej bransoletki jedyną rzeczą, która zwraca uwagę, że coś jest nie tak, jest kamień centralny, mały rubinek osadzony w koszyczku z łapek. On ewidentnie, ani ten koszyczek, ani ten kamień nie pasują do tego wyrobu. Na wyrobie znajdują się dwie cechy probiercze. To są cechy mało znane. Pierwsza z nich to harfa Dawida z napisem 583 oraz cyfrą 10 na harfie. Jest to cecha państwa Izrael, stosowana od roku 1967 do dzisiaj. Już z samej tej cechy widać, że nie jest to bardzo stary wyrób, pomimo jego mylącego wyglądu. Cyfra 10 po środku tej cechy jest to cecha wagowa i ona mówi o tym, że wyrób waży pomiędzy 30 a 40 gram. Kolejną cechą jest hebrajska litera mem z cyframi w środku. Ta cecha jest to cecha poborcy podatkowego i jego numer. To są cechy, które dla numerów 8, 16, 25, 30, 31, 32 i 83 były używane na koniec XX wieku. Pomimo, że wyrób ten wygląda na pierwszy rzut oka na bardzo stary, okazuje się, że jest to wyrób zupełnie współczesny. Mimo, że jest pięknie rytowany, mimo, że jest pokryty emalią wzorowo, emalia jest zdobiona złotem płatkowym, oprawy kamieni szlachetnych są zdobione milgranem. Na rynku jest bardzo dużo tego rodzaju wyrobów. Wyroby współczesne, które robione są w dawnych stylach, głównie to jest styl Art Deco albo styl Art Nouveau. Są to wyroby, które swoim wyglądem nie zdradzają, że są współczesne i tylko i wyłącznie dobra znajomość probiernictwa pozwala je porządnie wydatować. Zdarzało mi się, że widziałem katalogi kolekcji muzealnych, w których wyroby z takimi współczesnymi cechami były oceniane jako wyroby dawne przez czyjeś przeoczenie. Jeżeli Państwo spotkali się również z takimi dziwnymi wyrobami, wyrobami dziwnie oznaczonymi, oczywiście zapraszam na profil facebookowy albo do grup facebookowych, w których można umieścić pytania dotyczące takich cech probierczych i datowania na ich podstawie. Chętnie wtedy odpowiadam na tego rodzaju pytania. Warunkiem jest porządna fotografia cechy, wykonana w świetle dziennym, bez lampy błyskowej, porządnym aparatem, najlepiej przy dużym zbliżeniu.